Cześć, witajcie na kolejnym vlogu na kanale Agrozakrzewcy. Dzisiaj, jak sami widzicie, mamy tutaj dość nietypową maszynę tutaj właśnie. Jest to właśnie Gator HPX 815, 850 cm sześciennych pojemności, ale właśnie wyróżnia go dosyć nietypowa sprawa. To jest moim zdaniem hit rolnictwa 4.0. Czyli jak sami widzicie, tutaj już osoby bardziej spostrzegawcze zauważyły antenę Starfire 7000. Tutaj z mobilnym RTK. Tutaj właśnie Gatora mamy z firmy Fricke. Gator jest wyposażony właśnie w tutaj jeszcze z tyłu z taką klapę, chyba w ogóle podnoszoną elektrycznie. I tutaj właśnie mamy kierownicę. Kierownica autotraka to Universal 300. Przekręcimy sobie i jak sami widzicie, ładuje się tutaj nam wyświetlacz. Nagram wam później z pola, jak to wszystko wygląda, bo już wczoraj mapowaliśmy działki. O, załadowało nam się i tutaj właśnie widzicie, jak normalnie, jak w ciągniku mamy nawigację, tak samo i tutaj mamy menu, aplikacje, pole i granice. I tutaj wyznaczyliśmy sobie działkę. Tutaj akurat pojechaliśmy na mniejszą. Hektar 46 nam wyszło. Możemy na przykład jeszcze wejść w pole i granice. Wybrać sobie na przykład dane pole, które robiliśmy. Załóżmy ten, naciskamy OK. I tutaj mamy, patrzcie, wyznaczyliśmy sobie granicę. Tak ta granica idzie. Tutaj mamy klienta, czyli nas. Obszar granicy, tutaj mamy 9 hektarów, 11 arów. I to wyznaczyliśmy. Później tutaj będziemy wyznaczyć dalej granice. I też wam właśnie nagram, bo jest to moim zdaniem bardzo ciekawe i dosyć nietypowe rozwiązanie. Inna marka wątpię, żeby w ogóle jakby nakierowała się tym, że będzie jakby mapować pola tutaj takim gatorem. A tutaj John Deere wyszedł z taką właśnie inicjatywą, że jest w stanie mapować dla działki, dla swoich klientów za pomocą Gatora. Jest to w ogóle bodajże usługa, w której Fricke mapuje pola. Także moim zdaniem rzecz innowacyjna, dosyć niespotykana. I właśnie chciałem o tym nagrać, ponieważ mnie osobiście to interesuje i wydaje mi się być to bardzo interesującym tematem odnośnie rolnictwa precyzyjnego. I warto dodać, że granice tworzone mobilnym RTK nie przesuwają nam się. Mam 5 lat gwarancji, że te granice się nie przesuną. Także myślę, że jest to dosyć fajna sprawa. Że na przykład przed sezonem możemy pojechać sobie objechać działki. Czyli myślę, jest to tak naprawdę bardzo fajna sprawa, gdzie tutaj Fricke może nam przyjechać, objechać gatorem działki przed sezonem, a później na sezon my będziemy po prostu sobie już ciągnikiem wjeżdżać w gotowo przygotowane działki wyznaczone tutaj gatorem z mobilnym RTK. Myślę, że jest to bardzo ciekawy temat i postaram się wam właśnie nagrać, jak robimy po prostu granicę tym gatorem. Myślę, że jest to mocno ciekawy temat. A o samym gatorze mogę wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie im się jeździ. Jest to dosyć ciekawa maszyna i w sumie taka unikatowa. Myślę, że jest to jakiś plan na przyszłość naszego gospodarstwa. Dobrze, także cześć, witajcie już na polu. To jak sami widzicie, jedziemy. Będziemy robić właśnie granicę pól. Tutaj utworzymy nową właśnie granicę. Przejechanie standardowych granic. Tutaj mamy, rozpoczynamy rejestr granicy. No i jedziemy w sumie. Dobra, jedziemy. Tutaj mam właśnie taki kijek jako wyznacznik, bo ustawiliśmy, że jakby 1,5 metra jakby do lewej, czyli tak jak ten kijek idzie. No i jego końcówka jakby jest wyznacznikiem granicy. No i wyznaczamy właśnie granicę tej działki. Jak sami widzicie, za pomocą gatora tak naprawdę. Tutaj mamy antenę zamontowaną u góry Starfire 7000 z mobilnym RTK, co gwarantuje nam właśnie, że te granice nie przesuną się jakby przez 5 lat.
właśnie jesteśmy podczas takiego wyznaczania granic. To jak widzicie, też mamy kierownicę z autotrakiem. I no i dojeżdżamy do końca. Tutaj wstrzymujemy. Dajemy do tyłu. To widzicie w ogóle wsteczny. Dajemy do przodu. Cofamy do tyłu. I tak będzie ok. I wznawiamy. No i jedziemy. I tutaj jak sami widzicie, już granica trochę nabiera kształtu. Tutaj jest w ogóle akurat mieszanka gorzowska zasiana i jakby, a granicę w sumie robię bardziej pod tutaj mapuję pola bardziej właśnie pod tutaj sobie wyznaczymy, tak? Zatrzymujemy, objedziemy. Żeby te granice były jak najbardziej precyzyjne, to tutaj właśnie gatorem moim zdaniem idealnie się wyznacza granice. Dobrze. I także jedziemy dalej. Tutaj zrobimy takim półłukiem. Jak sami widzicie, właśnie już granica nabiera nam trochę kształtu. I zatrzymujemy się, tutaj wstrzymujemy, dajemy do tyłu. Wycofujemy, zmieniamy do przodu, tu naciskamy znów. No i jakby widzicie, tu się pali taka czerwona kropka, że rejestruje nam po prostu granicę pola. Możemy teraz trochę śmiało nawet przycisnąć. I tutaj widzicie, jakby ten kijek mi sygnalizuje, jakby sam go sobie tutaj przykręciłem, żeby to było ułatwione do mapowania pól. I myślę, nagramy też relacje. Jak chcecie być na bieżąco właśnie z tym, co dzieje się na naszym gospodarstwie, to śmiało wbijajcie na Instagrama. Tam dzieje się też dużo, a nawet codziennie praktycznie coś stawiam. No i widzicie, tutaj dojeżdżamy. Zatrzymujemy, dajemy do tyłu. Tutaj i naciskamy znów i jedziemy. To jak widzicie, już granica w sumie nabrała rzeczywisty obraz pola. Tutaj jeszcze przejedziemy dokładnie równo do tyłu, jakby dookoła, żeby działka miała nam jakby idealny, odzorowany kształt. Tutaj dojeżdżamy, zatrzymujemy, naciskamy zapisuj i zapisało nam działkę, pole i granicę, możemy wejść i to jest 3,91 hektara. Dobrze. No i tutaj macie obraz na pełną działkę. Jak to wygląda? Możecie sobie rzucić właśnie obraz, jak ta działka cała wygląda oraz jak to się prezentuje. To jest z góry dzięki za oglądanie. Myślę, że to był dosyć ciekawy materiał i dosyć innowacyjny. Także cześć i do następnego filmu.